bo wiadomo, ja muszę być sprawny po te swoje głupoty, te Armagedony czy Ranmagedony. Cześć, to Jerzy Rol i metody na przeszkody. W tym odcinku pokażę krótką relację i fragment komentarza doktora Biernata do mojej kontuzji, którą analizowałem sam na tym filmiku. Zresztą ten filmik mu wysłałem i właśnie w oparciu o ten filmik będzie komentarz. Tutaj na koniec skonfrontuję swoje tropy z tym, co powiedział doktor, a tymczasem zapraszam właśnie na ten krótki jego komentarz. Liczę, że będę mógł opublikować całą listę jego instruktaży i ćwiczeń, które pokazywał właśnie w ramach prewencji OCR. Także zapytam tylko, czy centrum się na to zgadza i mam nadzieję, że będę mógł. A tymczasem zapraszam na krótki komentarz doktora Biernata do mojej kontuzji, którą już coraz bardziej wyleczyłem. To przyjechaliśmy do Olsztyna, 7 godzin jak wyjechali. 7 godzin 15 minut. No i teraz zbieramy się jeszcze 2,5 km do Centrum Sportu i Rehabilitacji do doktora Biernata. Bez odbioru. Znaleźliśmy Centrum Zdrowia i Sportu. Dzień dobry, doktora Biernata. No i tutaj jak idziemy, to tak co drugi szyld z rehabilitacja, masaży, fizjoterapia. Centrum postawy i tak dalej. Tak chyba stolica polskiej fizjoterapii. No myślę, że dobrze trafiliśmy. No, myślę, że tak. Przyjechali. No nie trafiliśmy, tylko zdecydowaliśmy, że tu przyjedziemy. No dobra, no to wchodzimy. Kolejny cerotrapy podpisany. Tak, tak. To podobnie jak na biegach, co szkoda. O, właśnie. Ta analiza taka, kilka razy sobie to na tym fanie, bo to jest nagrane na zwolnionym tempie, puszczane. Mm-hmm. I to fajnie mi, jak ja sobie to później narysowałem sam. Tam jaka tam brak mi rotacji zewnętrznej? Właśnie jest duża rotacja zewnętrzna. Wystarczająca. Okej. Okay. Czyli ten jeszcze warto sobie prześledzić parę razy ten filmik. Obraz jest taki. Z góry mamy twarz, nos. O. O tak. I to jest lewy bark. Prawy bark. I to mamy fakt, prawda? Mhm. Teraz wyrostek barkowy prawy. Głowa spod wyrostka barkowego wystaje tyle. Prawy. Spod lewego wystaje tyle. Ten prostownik po prawej stronie jest zdecydowanie silniejszy niż po lewej stronie. Po lewej stronie tu jest z kolei silniejsze, a po prawej stronie łopatka jest wyżej. I to mi daje, co ja chcę zrobić. Ja chcę tą głowę przepchnąć tu. I to strzelanie, jak pan sobie narysuje, jakby staw ramienny, lewy, to jest panewka, tu jest wyrostek barkowy, to głowa nie jest tu, tylko jest tu. Mhm. I ona ociera to klikanie o przednią część obrąbka. To co zrobiłem, niech pan też zobaczy. Przy zewnętrznej rotacji kliknęło, a przy wewnętrznej nie kliknęło. Bo przy wewnętrznej głowa się chowa. A przy zewnętrznej idzie mi w przód. Pamięta pan to ze stołu? Czyli przy zewnętrznej rotacji kliknęło, jak ja zrobiłem to, ale przy wewnętrznej głowa mi poszła w tył i nie kliknęło. I to wszystko się układa. Jest tutaj, jest, nazwijmy to, przeskakiwanie. Ból może być gdzie indziej, ale 90% daje, że jest tu ten mechanizm, prawda? I ten filmik to potwierdza. Ciało mi poszło w tą stronę. Czyli nie jest brak rotacji tej zewnętrznej. OK? Dobra? Okay. Jedziemy dalej. Czyli mamy tak, to w tył. Więc przepchnąć głowę w tył absolutnie jest jednoznaczne piśmiennictwo, że najbardziej skuteczne jest to cross body stretch, to się nazywa. Mm-hmm. OK? Minuta. Półtorej minuty. 3 do 5 powtórzeń. Takie 4-5 powtórzeń jest takie bardziej skuteczne niż 3. OK, to mamy numer jeden. To pan ma tendencję do wypychania głowy w przód. Znaczy ja robię
Tak. Tak pan robi. Staram się coraz bliżej ściany właśnie, żeby... Ja rozumiem, tylko że ja bezpieczniej wolałbym, żeby pan robił tak. Głowa by wtedy mi szła w tył. Nierealne, tak, ja tak nie umiałbym zrobić. Dlatego jak ja zrobię to, okay, to tutaj tu jest tendencja taka, prawda? Ja pilnuję tu pionu, tu jest pan bardzo sprawny na biodrach, jest wszystko, tu jest super, rewelacja. I ja sobie wtedy gram na prawo, na lewo, no tym L-standem jest... W pana przypadku oczywiście ten stan jest superowy, no bo wiadomo, ja muszę być sprawny po te swoje głupoty, te Armagedony czy Ranmagedony, ale rehabilitacyjnie jest bardziej logiczny ten. To robimy to. No nie? A później jak mi przestaje wszystko funkcjonować, no to wracam. No to taki mamy obraz na 30. Generalnie to trzeba wepchnąć głowę w tył, odessać przód, wepchnąć w tył, scentrować i zamknąć. Już w pociągu powrotnym nie było czasu, żeby nagrać jakieś wrażenia po. Przeciągnęło się super, super, naprawdę mega, mega super. Bardzo dużo ciekawej wiedzy, dużo ćwiczeń. Będzie podsumowanie, jak wrócimy, a wrócimy jutro. Za 10 pierwsza w Krakowie. Także następne wejście będzie z Krakowa. Podsumowanie wizyty u doktora Biernata. Jeszcze mój komentarz. Ponieważ ja od dawna śledzę kanał doktora Biernata i interesujemy się z Kasią i fizjoterapią, biomechaniką i tym wszystkim. Bo doktor wskazał obniżony lewy bark. Ja zresztą mu mówiłem o tym, że pracuję przy komputerze, lecz niestety no właśnie nie było czasu, żeby to przeanalizować dokładniej. A tutaj no jest właśnie ta tajemnica, bo po pierwsze praca siedząca, no to już z założenia powoduje zamknięcie klatki, że te kości mogą się przesuwać do przodu, to jest jedno. W szczególności ta ręka, która pracuje myszką. To jest praktycznie pewne, że jeśli się nie pracuje nad tym bardzo regularnie, no to ta kość się będzie tu przesuwała. No i jak jest u mnie, no właśnie u mnie, jak to sam doktor powiedział, pół metra przesunięta do przodu właśnie w lewym barku. I co jeszcze? Skąd to skrzywienie tutaj? To tak samo też jest mój typ, ale tak jak doktor powiedział, że prostowniki pleców są bardzo wzmocnione po prawej stronie, z drugiej strony, no właśnie bark jest obniżony. No dlaczego jest obniżony? Bo ja jak siedzę tutaj i rysuję na tym tablecie, no mam tyle mam miejsca, ile mam, więc to właśnie z tego wynika. No to często się przekrzywiam tak. No jak się tu przekrzywiam, to ta część pleców będzie mocniej się napinała, no bo ciało jest przekrzywione. I to właśnie jest coś, co dało mi pełny obraz po tym, jak doktor mnie przebadał. No więc tak naprawdę ta kontuzja zaczęła się tu, tutaj przy tym stole, przy kompie, na długo, długo przed. A ćwiczenie, które widać na filmie, po prostu tylko wzmocniło ten efekt i pokazało, które mięśnie trzeba doćwiczyć, jak to trzeba rehabilitować. No generalnie podłopatkowy tutaj okazał się być osłabiony, co sam bym nie przypuszczał. Z drugiej strony też nie trafili na to ci fizjoterapeuci, u których byłem. Oni krążyli wokół tematu, oni byli blisko, więc prawdopodobnie gdybym 3-4 razy do nich poszedł, także nadal i Michała i Artura polecam, to oni by to pewnie znaleźli. No mnie akurat zależało to na czasie, na finansach również, no więc zdecydowałem się, że pojadę do doktora Biernata i cieszę się ogromnie, że mogłem go poznać, zobaczyć na żywo, jak pracuje. To jest absolutnie niesamowite. 40 lat doświadczenia w praktyce to jest wow. I to nawet już samo to cieszę się, że miałem ten uraz, że mogłem do niego pojechać. Być może pojadę jeszcze raz, żeby nagrać dłuższy materiał. Zobaczymy. No doktor jest bardzo zajęty, więc tutaj będzie kwestia tego, żeby znalazł czas. W każdym razie dzięki wielkie za oglądanie. Ja sam, jeśli nie z doktorem, to postaram się nakręcić film o prewencji urazów barku w OCR, bo za te 3,5 miesiąca, jak miałem te problemy i nadal jeszcze tam jest finał już tego, to dowiedziałem się bardzo, bardzo, bardzo dużo. No po pierwsze, byłem u doktora, byłem na dwóch szkoleniach, także trochę tej wiedzy jest, którą bardzo chętnie puszczę dalej. Także dzięki za oglądanie do końca i do następnego.